Już się włączyło. Witamy serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Jest nas 48 osób. Bardzo, bardzo mi miło, że tutaj wszyscy są. Na początek ja się przedstawię dla tych osób, które mnie nie znają. Nazywam się Aneta Derda i jestem koordynatorką programu Poczytajmy. Dzisiaj będzie z nami Agnieszka Skawińska, która opowie o inspiracjach i narzędziach projektowych. Ja, zanim oddam głos Agnieszce, chciałam serdecznie wszystkim bardzo mocno podziękować tym osobom, które przysłały materiały z okazji Dnia Mieszkalnictwa. Czytam je wszystkie, dotarły do mnie. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo zrobić już taki materiał, który będzie zawierał te wszystkie Państwa wspaniałe, dobre praktyki i propozycje, bo są one doskonałe. O, widzę, że jest i Lęborg, i Kalisz, wspaniale. Czy z Olsztyna również dotarły materiały? Boże, nie pamiętam. Dotarło ich naprawdę dużo, ale sprawdzę, pani Barbara. Także cieszę się bardzo, że udało się mimo tych wszystkich trudności. Wiem, że część z Państwa teraz przeszła już na edukację hybrydową albo zdalną, więc trzymam mocno kciuki, żeby to nie przemęczyło i nie zniszczyło i zapału, i motywacji naszej, państwa i dzieciaków. Mam nadzieję, że sobie wszyscy jakoś z tą sytuacją poradzimy. Ja będę cały czas na czacie, a dzisiaj Agnieszka Skawińska opowie o inspiracjach i narzędziach dla nauczycieli. Przypominam, że 3 listopada będzie też webinarium dla uczniów. To webinarium już poprowadzę ja dla dzieciaków, natomiast ono jest jakoś tam połączone z tym, co dzisiaj Agnieszka będzie mówiła Państwu. Także oddaję głos i uciekam, chowam się na czat, będę cały czas z Państwem i będę odpowiadała na Państwa pytania. Dzięki, Aneta, bardzo za wprowadzenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę na początku o informację, czy mnie widać i słychać dobrze. Tak, dobrze. Słychać i widać, super. Nazywam się Agnieszka Skowińska i cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać, żeby właśnie porozmawiać o inspiracjach i narzędziach projektowych w ścieżce Poczytajmy. Z wykształcenia jestem polonistką. Współpracuję z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami z Lublina, ale nie tylko, też z Hrubieszowa na przykład, z miejscowości Niemce. Realizuję projekty edukacyjne w dużej mierze związane z historią i literaturą. O jednym z takich projektów czytelniczych dzisiaj opowiem. Będziemy pracować przez około 1,5 godziny i postaram się opowiedzieć o przykładowych działaniach stacjonarnych, czyli takich, które możemy realizować w formie tradycyjnej w szkole albo poza szkołą, ale także o działaniach online, także o tym, jak niektóre działania stacjonarne przenieść właśnie na działania online. I tutaj przedstawię kilka narzędzi, które możemy wykorzystać podczas realizowania takich działań w świecie wirtualnym. Niektóre pomysły czy narzędzia mogą wydać się Państwu oczywiste. Być może je już znacie lub korzystacie z podobnych narzędzi, albo realizowaliście już podobne działania. Dla części mam nadzieję, że będą to zupełnie nowe pomysły i narzędzia, więc bardzo proszę o wyrozumiałość i uwagę, tak żeby każdy mógł jak najbardziej skorzystać z tego webinaru. Gdyby w trakcie pojawiły się jakieś pytania, albo coś było niejasne, coś powtórzyć, proszę o sygnalizowanie tego na czacie. Ja będę starała się spoglądać co jakiś czas na czat i odpowiadać. Gdyby także pojawiły się jakieś problemy techniczne, to też bardzo proszę je zgłaszać na czacie. Daria dzisiaj jest naszym wsparciem technicznym i będzie reagować. Dobrze, to chyba tyle z takich podstawowych rzeczy. Możemy przejść do pierwszego zagadnienia. Akcja czytelnicza. Czyli taka akcja, która jest realizowana przez uczniów i uczennice pod kierunkiem opiekuna, czyli pod państwa kierunkiem, pod opieką.
Jej celem jest promocja czytelnictwa, takie zachęcenie, inspirowanie właśnie do sięgania po książki, do korzystania z bibliotek też między innymi. I teraz takie pierwsze pytanie, skąd wiemy, że nasza akcja, nasze działanie jest dobre, skuteczne? Jak Państwo myślą? Tu jest podpowiedź na slajdzie. Coś pisze, tu poczekam. Pozdrawiamy Częstochowę. Aktywizacja odbiorców, zainteresowanie uczniów są ważne, tak? Właśnie, tutaj wypisałam takie... Właśnie, jeżeli uczniowie są zainteresowani tematyką naszego projektu czytelniczego, to bardzo, bardzo pomaga w jego organizacji. Czasami mamy taką potrzebę wewnętrzną, żeby podzielić się książką, czy zaproponować uczniom książkę, która była dla nas ważna, albo wydaje nam się, że jest ważna właśnie dla uczniów w danej klasie, w danym wieku. I czasami właśnie odczuwamy taką potrzebę, żeby podsunąć im tą książkę. Ale czasami nie mamy wyjścia. Jeżeli mamy tak projekt skonstruowany, że musimy zrealizować go na podstawie danego utworu literackiego, czy na jakimś konkretnym temacie, no to nie mamy wyjścia. Ale za każdym razem, jeśli mamy możliwość oddania inicjatywy uczniom, to jak najbardziej korzystamy z tego, ponieważ okazuje się, że uczniowie mają naprawdę niesamowite pomysły, a to właśnie wpływa też, jeżeli korzystamy z ich zasobów, wpływa też na jakość naszego projektu, to w jaki sposób on jest zainteresowany oraz na motywację samych uczestników. Oni będą znacznie bardziej zaangażowani w realizację naszego działania, kiedy będą robili coś, co ich naprawdę interesuje, coś, czym się fascynują, czymś, czym mogą się podzielić z innymi uczestnikami. Kolejny punkt to jest nasza akcja czytelnicza jest, coś mi się przeskoczyło, jest całkowicie organizowana przez uczniów i uczennice. To jest kolejny bardzo ważny punkt z tego powodu, że żeby każdy w naszej grupie, niezależnie czy jest to mała grupa, czy duża grupa, żeby każdy miał jakieś swoje zadanie. Może to być naprawdę bardzo drobna rzecz, ale to, że ktoś jest za coś odpowiedzialny, wpływa na to, że czuje się częścią zespołu. A czucie się częścią zespołu też jest bardzo ważne, też z doświadczenia wiem na przykład, że jeżeli mamy jakieś nawet małe zadanie, ale jest to od nas zależne, to też wpływa na organizację całego wydarzenia. I aktywizacja odbiorców, czyli nie tylko my przygotowujemy jakieś wydarzenie i przedstawiamy tylko odbiorcom naszego projektu, ale też zawsze staramy się wprowadzić ich w naszą akcję. Czy to będzie na przykład jakiś happening czytelniczy, który będzie się odbywał w przestrzeni miejskiej, to zachęcamy też przechodniów nawet do tego, żeby włączyli się w naszą akcję. Cudownie jest, kiedy możemy współpracować z różnymi instytucjami kultury, na przykład z biblioteką, staramy się wychodzić do ludzi, do naszej społeczności lokalnej, czy w szkole organizujemy, czy właśnie w bibliotece, czy w przestrzeni miejskiej. Zawsze staramy się też zwrócić uwagę na to, kim będą nasi odbiorcy, do kogo kierujemy nasz projekt. Zwracamy uwagę, czy nasza akcja będzie kierowana do młodszych dzieci, czy do rówieśników, czyli do innych uczniów, koleżanek, kolegów na naszej grupy, czy do starszych, może seniorów. I staramy się pod nich też troszeczkę ukierunkować nasz projekt.
Czyli zawsze mamy w głowie naszego odbiorcy. I teraz najważniejsze, inspiracje i narzędzia projektowe. Tutaj będę wymieniać kilka takich inspiracji, pomysłów, które już są znane i spróbujemy niektóre z nich przełożyć też na wersję online. Takim pierwszym takim pomysłem jest właśnie sonda uliczna o książkach. To jest działanie, które chyba wszyscy znają. Staramy się wtedy wychodzić, czy na przykład w szkole, czy na ulicy. Zaczepiamy ludzi wtedy i pytamy ich, zadajemy im pytania ankietowe. To może być właśnie ankieta, którą przygotowujemy papierowo. Przychodzimy z pytaniem, z kartką, długopisem, jak prawdziwi dziennikarze i zadajemy pytania. Staramy się, żeby te pytania były to pytania otwarte, czyli nie takie, na które odpowiadamy tak lub nie, ale na przykład jaką książkę poleca pan, pani na jesienne wieczory? Albo czy warto czytać książki? Albo dlaczego nie czytamy książek, jeżeli taka sytuacja się znajdzie? Albo jaką książkę warto polecić młodzieży, jeśli zapytamy jakąś starszą osobę. Te informacje gromadzimy. Później możemy przygotować, na przykład wykorzystać na jakiejś tablicy w szkole, albo jeżeli prowadzimy bloga, to na blogu, jeżeli w stronę na Facebooku jakiś profil prowadzimy, te wypowiedzi możemy tam zamieścić. Jeżeli mamy w szkole gazetkę szkolną, to też jak najbardziej te wypowiedzi można tam zamieścić. Inną wersją sondy ulicznej jest oczywiście praca z dyktafonem albo praca z kamerą. Obecnie każdy telefon posiada zarówno dyktafon, jak i całkiem dobrą kamerę. I możemy nagrać taką wypowiedź, co jest czasami będzie bardzo atrakcyjne w przekazie, na przykład na stronie internetowej właśnie, czy na stronie internetowej szkoły chociażby. Pamiętamy zawsze, kiedy przeprowadzamy sondę uliczną, żeby zapytać o zgodę tej osoby, o zgodę na nagranie i na wykorzystanie wizerunku. Jeżeli takiej zgody nie uzyskamy przed nagraniem filmiku, to nie możemy po pierwsze nagrać ani opublikować nigdzie tego filmu, więc zawsze musimy mieć zgodę osoby, z którą przeprowadzamy wywiad, na publikację. Innym takim pomysłem jest wywiad z bohaterami lektur. Co przez to rozumiem? To jest ciekawy pomysł, żeby na przykład wykorzystać go chociażby na lekcjach języka polskiego, także nie tylko w naszym projekcie. To jest wywiad z bohaterami lektur, gdzie przenosimy naszego bohatera z danej lektury do naszego współczesnego świata. Aranżujemy takie studio nagrań i przeprowadzamy z nim wywiad. On przychodzi w całym takim rynsztunku swoim i co najważniejsze, odpowiada cytatami z lektury, z książki. Tutaj mamy przykład Potopu Henryka Sienkiewicza. Jest to wypowiedź Michała Wołodyjowskiego, cytat właśnie z Potopu, jego wypowiedź. I tak staramy się układać pytania do tego wywiadu, żebyśmy mogli odpowiedzieć właśnie cytatem. To może być mega interesujące, kiedy na przykład zgromadzimy różnych bohaterów i różnych bohaterów z różnych książek i zrobimy taką na przykład mini debatę z nimi. W takiej sytuacji musimy odnaleźć książki, które mają podobną tematykę, ale różne spojrzenia na dany problem.
tak, żeby jakaś dyskusja między nimi się nawiązała. To właśnie może być mega ciekawe na lekcji, ale też mega ciekawe, żeby na przykład taki happening jakiś zrobić w przestrzeni szkoły na przykład, albo jakąś taką inscenizację zaprosić gości na taką debatę, albo właśnie zaaranżować studio nagraniowe, czy studio prasowe właśnie i tak z nimi rozmawiać, dyskutować. Kolejna taka rzecz bardzo znana na pewno już Państwu wszystkim, to jest gra miejska, gra terenowa, pokój zagadek, podchody czy inne nazwy podobnego działania. Gra terenowa. Tutaj są przykłady. Nie będę dzisiaj opowiadać, jak dokładnie taka gra terenowa powinna być przygotowana, bo to jest temat zupełnie na następne zajęcia, ale tutaj podam przykłady. Na przykład ta biała tablica w prawym górnym rogu to jest taka gra trochę podstępna. Podstępna jest to dlatego, że tutaj na tym slajdzie, na tym zdjęciu są fragmenty poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. To jest dość długi poemat, został on podzielony na kilka części. Takich tablic było 6. One były ustawione w przestrzeni w bibliotece w Lublinie ustawione były, także każdy mógł bezpośrednio podejść do takiej tablicy, przejść się w koło, przeczytać wiersz i dodatkowo rozwiązać zagadkę. Do tej gry była karta z instrukcją obsługi. Polegało to na tym, ogólnie cała ta gra, żeby podejść do tablicy, właśnie przeczytać wiersz i odnaleźć słowa. Przy niektórych tych słowach były w nawiasach cyferki i należało literę po lewej stronie tej cyferki wpisać w hasło, które znajdowało się na tej karcie gry. Czyli to taka gra, która może być ustawiona na przykład w szkole, nie wymaga jakiejś specjalnej opieki naszej, kwestia tylko przygotowania. I tak spoglądam na czat. Kwestia właśnie przygotowania takich tablic, to były tablice 30 na 40 cm, więc nie były jakieś bardzo duże, ale pozwalają zupełnie przypadkowym osobom, na przykład w bibliotece, zapoznać się z utworem literackim, którego być może jeszcze nie znają. A może ich zainteresować i przy okazji pobawić się troszeczkę w rozwiązywanie zagadki. W grze miejskiej, grze terenowej i innych fajnie jest wykorzystywać przestrzeń miejską. Tutaj na zdjęciu widzimy, na tym środkowym zdjęciu widzimy dwie dziewczynki, które właśnie brały udział w grze. Już w tym momencie nie pamiętam, czego dotyczyła ta gra, ale wykorzystany tutaj został wiersz Julii Hartwig. To był mural, właśnie w Lublinie się znajduje. Tutaj została zaszyfrowana pewna wiadomość i właśnie ten szyfr był połączony właśnie z wierszem Julii Hartwig. Dlatego właśnie tutaj dziewczynki coś tam pokazują, coś liczą. Trzeba było właśnie policzyć słowa, wersy, i żeby przejść do następnego etapu. Ja osobiście bardzo lubię gry, które wykorzystują aktorów, tak zwane, ja ich nazywam gry dramowe z elementami dramy lub teatru. Tak, właśnie. Wiem z własnego doświadczenia, że gry się udają na bazie czarnej stóp. Udało się świetnie, super. Właśnie gra miejska jest zawsze takim pomysłem, gdzie zawsze się sprawdza, wymaga trochę przygotowania, ale zawsze jest świetna zabawa podczas nich.
Właśnie ja lubię takie gry z aktorami, gdzie na przykład jeżeli korzystamy z tekstu literackiego, to wyciągamy z tego tekstu różnych bohaterów albo różne sceny, które na danych punktach możemy odegrać, zaprezentować uczestnikom. Uczestnicy też się wtedy świetnie bawią, bo obserwują jakieś takie, czasami włączają się całkowicie w akcję i przyjmują role odpowiednie. Mogą być na przykład detektywami albo odkrywcami, poszukiwaczami jakichś przygód. Tutaj, gdzie są ci dwaj chłopcy narysowani, taka mapka jest na niebieskim tle, to była gra z kolei, która się nazywała Idzi marchewa na tropie Czechowicza. To była gra kierowana do uczniów klas 6 i 7. Ona trwała około 2 tygodni. Miała etap miejski, stacjonarny i etap internetowy. W etapie miejskim gra odbywała się na Starym Mieście w Lublinie. Tutaj właśnie mamy zaznaczone kilka punktów, gdzie uczestnicy gry biegali, bo zawsze się podczas gry biega, i odkrywali różne zagadki. Pracowaliśmy między innymi z Muzeum Czechowicza i tam odbył się właśnie jeden z punktów. Cała gra była tak skonstruowana, że na początku drużyny oprócz karty gry otrzymywali takie krótkie opowiadanie, które wprowadzało w całą tematykę gry. Właśnie mówiło o tym, że dobrze pamiętam, że Idzie i Marchewa znaleźli, znaczy dowiedzieli się, że poemat o mieście Lublinie znowu został zaginiony, rękopis tego poematu właśnie w Muzeum Czechowicza się znajduje obecnie, zaginął i trzeba go odnaleźć. I uczestnicy gry razem z Idzim Marchewą zostali takimi detektywami, którzy właśnie chodzili i szukali tego poematu. W etapie internetowym uczestnicy przygotowywali między innymi memy literackie i też dokończyli opowiadanie. Czy dla uczniów z niepełnosprawnością również można byłoby zorganizować grę terenową? Tak, należałoby dostosować grę do indywidualnie do niepełnosprawności, ale jest to jak najbardziej możliwe. Już mówię, w jaki sposób możemy wszystkie te elementy połączyć. Gra nie musi się odbywać w mieście, może się odbyć w szkole, może się odbyć także można zorganizować pokój zagadek. Wtedy nigdzie też nie chodzimy. Aplikacją, która łączy sondę uliczną oraz grę terenową, jest aplikacja Action Bound. I jeszcze wracając do sondy na chwilkę, w jaki sposób można jeszcze sondę uliczną przenieść w świat wirtualny? Jeżeli nie mamy możliwości, tak jak obecnie, znaczy mamy możliwość, ale mniejszą, ograniczoną bardzo, żeby wyjść na ulicę i zaczepiać przechodniów, pytać, zadawać im pytania, przeprowadzać z nimi wywiad, to innym takim sposobem może być na przykład, możemy się zwrócić do różnych ludzi, do instytucji czy do naszych znajomych o to, żeby napisali recenzję jakiejś książki, którą najbardziej lubią. I wtedy takie mini recenzje, to nie muszą być długie recenzje, tak na pół strony na przykład, takie mini recenzje ze zdjęciem książki możemy zamieścić na przykład na profilu facebookowym, który prowadzimy, albo na Instagramie, albo na stronie szkoły. I teraz Action Bound. Action Bound jest aplikacją, która korzysta zarówno w którą gra się, bo to jest gra, aplikacja do tworzenia gier miejskich, nie tylko miejskich, można ją zorganizować w pokoju, bez wychodzenia z domu. Action Bound. Bardzo Państwa proszę, żebyście Państwo ściągnęli sobie aplikację taką na telefon komórkowy. Ona tak wygląda po otworzeniu. A ja już udostępniam
Tak, Mentimeter też może być rodzajem ankiety. Czy sondę można przeprowadzić wśród domowników? Tak, jak najbardziej. Jeżeli nie mamy możliwości wyjścia, a koniecznie chcemy skorzystać z jakiegoś właśnie z ankiety czy nagrywania naszych domowników, to jak najbardziej. Teraz udostępnię aplikację ActionBound i przez chwilę nie będę widziała czatu, więc proszę też pamiętać o tym. ActionBound. Na telefonie komórkowym w grę gramy. Na telefonie wyświetlają się wszystkie zadania, które mamy przygotować w czasie naszej gry. Natomiast na komputerze najłatwiej jest przygotować taką grę. Można ją też przygotować na telefonie komórkowym, ale to jest zawsze utrudnienie na komputerze zawsze wszystko jest łatwiej. Łatwiejsze do zrobienia. ActionBound, może jeszcze wyślę Państwu tutaj link do tej strony, tutaj na czacie. Tak, jest w języku angielskim, ale jest bardzo intuicyjna. Jak za chwilę zobaczymy. Po zalogowaniu się pokazuje nam się taka strona. Ja tutaj mam już kilka gier przygotowanych. Możemy ją właśnie wykorzystywać do powtórki z lektur dla ósmoklasistów, czy tutaj ta na przykład była o Bolesławie Prusie, czy o dobranockach dla młodszych dzieci. Jak stworzyć własną grę? Zaraz ją przygotujemy i sprawdzimy na naszej aplikacji, czy ona działa. Klikamy właśnie na ten znak plus. Wpisujemy jakiś tytuł, test 1. Następnie tutaj musimy wpisać adres. Każda gra ma swój indywidualny adres, który będzie zakodowany na serwerach ActionBound. Czyli tutaj na przykład wpiszemy test 1, 2, 3. W razie jakby było... Jakby nie było tego adresu, bo on nam zaraz powie, a już taki jest. Może tak. Dobrze. I to jest początek naszej gry internetowej. Multimedialnej, może bardziej tak. Znakiem plus, kiedy klikniemy na znak plus, mam nadzieję, że to wszystko widać, całość, otwiera nam się po prawej stronie ściana z narzędziami. Najlepiej zacząć od takiej informacji, czyli o czym jest nasza gra, kim będą nasi uczestnicy, co oni będą robili, czy mają coś znaleźć, czy o coś zapytać, czy wpisujemy zasady gry, co będziemy robić, czyli wprowadzenie i zasady gry. Możemy dodać jakieś zdjęcie. Tutaj ja już mam mnóstwo zdjęć wgranych, ale jeżeli wgrywamy nowe zdjęcie, to po prostu tym plusem wybieramy dowolne zdjęcie, które tutaj mamy. No, na przykład to. Dodajemy zdjęcie i ładujemy całość. Ono nam się zapisze, potem wybieramy select i widzimy, że ono nam się tutaj zapisało za pomocą takiego linku i dodajemy je do naszej gry. Czyli widzimy, że tutaj zaraz zobaczymy, jak to wygląda z poziomu komórki, a na razie mamy taką informację tylko, że mamy grę. Rozpoczynamy. Potem kolejnym plusem możemy dodać jakiś quiz. Na przykład jakieś pytanie,
przykładowe. Kto napisał dziad? Zadajemy takie pytanie. Tutaj punkty, automatyczne punkty to jest 100 punktów. Możemy dodać więcej punktów, możemy zmniejszyć ilość punktów. Tutaj w odpowiedziach możemy wybrać rodzaj odpowiedzi, w jaki sposób uczestnicy będą odpowiadać na nasze pytanie. Więc może to być na przykład tak, żeby oni wpisali prawidłową odpowiedź. Więc tutaj byśmy wpisali Adam Mickiewicz po prostu. Możemy zmienić rodzaj, możemy wybrać test wielokrotnego wyboru. I wtedy dodajemy, że mamy Adam Mickiewicz, Bolesław Prus. Dodajemy. I na przykład, nie wiem, Henryk Sienkiewicz. I dodajemy. To bardzo ważne, żeby zaznaczyć, która z odpowiedzi jest prawidłowa, żeby aplikacja też to wiedziała, później jak będzie oceniała. Możemy co dodać? Możemy tutaj wpisać w kolejnej rubryce narzędzia, ile prób na odpowiedź mają uczestnicy. W tym momencie mamy wpisany jeden, ale możemy mieć dwie, trzy, cztery i tak dalej. Wtedy musimy tutaj zaznaczyć na górze, która w przypadku tego, ile uczestnicy mają prób. Jeżeli tutaj oznacza personality for incorrect answer, oznacza, że tyle punktów zostanie odjęte od tego głównego wyniku, jeżeli za pierwszym razem uczestnicy się pomylą i będą wykorzystają drugą próbę. Możemy też dodać podpowiedź, ale nie jest to konieczne w przypadku Mickiewicza. Możemy też zaznaczyć limit czasu, ile uczestnicy będą mieli czasu na odpowiedź. Tutaj jest tak standardowo zawsze wpisane 60 sekund. Możemy chyba to zwiększyć, tę ilość sekund, ale nie musimy. Kiedy dodamy to do naszej gry, pojawi się coś takiego. Taka tablica. Tutaj jest zaznaczone, kto napisał dziady. Możemy też dodać zdjęcie jakiejś książki właśnie dziadów, żeby była podpowiedź. I będą też pytania. Widzimy, że Adam Mickiewicz jest zaznaczony jako prawidłowy, więc aplikacja to wie, więc automatycznie naliczy ilość punktów. Cóż jeszcze możemy zrobić tutaj w aplikacji? Misje. Misje to jest mój ulubiony punkt właśnie w Action Bound, ponieważ tutaj właśnie możemy wykorzystać ten element sondy ulicznej. I na przykład zapytaj przechodnia, na przykład jaką książkę polecana jesienny wieczór. I tutaj w rozwiązaniach możemy użyć kilka rozwiązań. Jeżeli zaznaczymy tekst, to uczestnicy będą musieli wpisać w aplikację odpowiedź, którą uzyskają od osoby, z którą będą przeprowadzali wywiad. Możemy też właśnie użyć zdjęcia, audio albo wideo. Audio albo wideo, wtedy jeżeli to zaznaczymy, wtedy aplikacja poprosi nas, graczy, żeby aplikacja poprosi graczy o dostęp do aparatu fotograficznego lub do wideo. Wtedy właśnie tutaj jeszcze, gdzie jest source, zaznaczamy kamera, że chodzi o telefon komórkowy, żeby nagranie było na żywo. I dodajemy, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Możemy tutaj w pytaniu też na przykład napisać, że nie zapytaj przychodnia, ale zapytaj konkretną osobę. Wtedy na przykład wysyłamy kogoś do jakiegoś urzędu albo do sklepu,
albo do księgarni i księgarni, żeby taką informację uczestnicy zdobyli. I jeszcze jedna ciekawa rzecz w tej aplikacji, to jest Find Spot. Find Spot, czyli po prostu znajdź to miejsce. Używamy wtedy współrzędnych geograficznych. Tutaj się zawsze pojawia taka sama mapka, więc musimy znaleźć jakieś konkretne, naszą konkretną lokalizację wpisujemy. W tym wypadku na przykład Lublin. Powiększamy sobie mapkę i zaznaczamy miejsce, gdzie chcemy, żeby nasi uczestnicy doszli. A na przykład tutaj sobie zaznaczmy plac Pofarza. Zaznaczamy sobie w miarę dokładnie to miejsce. Pojawia nam się ten niebieski kursor lokalizacji. Klikamy OK. Widzimy, że tutaj są już współrzędne i dodajemy. I tutaj widzimy już, że nam się w kolejnym punkcie pojawiła nasza lokalizacja. I kiedy uczestnicy będą korzystali z telefonów, to na telefonach wyświetli im się strzałka, za którą będą musieli podążać. Ona będzie wskazywała kierunek i też ile, jak daleko jesteśmy od tego miejsca. I dopiero kiedy dotrą już do tego miejsca, będzie można przejść do następnego zadania. W każdym momencie naszej przygotowania naszej gry możemy sprawdzić, jak nasza gra wygląda, przetestować ją. Tutaj jest taki pasek, zawsze on jest na górze ekranu, który nam w tym pomoże. Po prawej stronie mamy taki znaczek Play, na który, kiedy najedziemy na niego, widzimy, że nam się wyświetla chmurka z napisem test. Kiedy klikniemy na nią, automatycznie nam aplikacja wygeneruje kod QR. I teraz używając telefonów komórkowych, klikniemy tutaj po prawej stronie, mamy scan code, taki skaner kodów, czyli skanujemy kody za pomocą tej aplikacji i możemy sobie z ekranu naszego komputera zeskanować ten kod. Pamiętajmy, że musimy mieć połączenie z internetem. Czy komuś się udało? Zerkam pokątnie na czat. Czy działa nasza aplikacja? Zakładam, że działa. Kiedy klikniemy jeszcze tutaj, wracając do naszej aplikacji na komputerze, po lewej stronie ustawienia możemy jeszcze kliknąć. Tutaj możemy dodać obrazek dla naszej gry, możemy napisać jakiś opis krótki o niej. I kiedy już wiemy, że nasza gra jest gotowa, to wracamy tutaj do punktu, gdzie jest podpisany test 1, czyli akurat nasza gra się tak nazywa, test 1. Państwa gra będzie się pewnie inaczej nazywała. I musimy ją opublikować w internecie. Mamy tutaj ten druga opcja, publish. Kiedy klikniemy tutaj, nasza gra jest obecnie offline, kiedy klikniemy na ten przycisk i umieścimy grę w sieci. Tutaj jeszcze musimy zaznaczyć, że używamy naszej gry tylko w celach edukacyjnych i jest to gra dla nas, dla naszej grupy. I umieszczamy ją online. Wtedy widzimy, że nasz tutaj przycisk zmienił się na zielono, czyli wiemy, że ona już jest online
I ten kod QR działa, możemy go wydrukować. A jeszcze lepiej, możemy ściągnąć całą instrukcję dla uczestników gry. Kiedy pobierzemy instrukcję, pojawi nam się coś takiego. Ten kod QR jest do wykorzystania przez uczestników, a tutaj jest instrukcja, w jaki sposób zeskanować ten kod, żeby zagrać w naszą grę. Czy są pytania do naszego Action Bound? Czy zadanie można rozwiązać tylko pod warunkiem posiadania zainstalowanej aplikacji? Tak, ponieważ jest to gra, która jest połączona z tą aplikacją właśnie. Jeżeli mamy sam kod QR, to żadnym innym skanem kodów nie uda nam się zeskanować tej gry. A jeżeli nawet zeskanujemy, to i tak odeśle nas do aplikacji Action Bound, którą będziemy musieli pobrać. Tak, czy można pracować w parach? Właśnie. Możemy właśnie zaznaczyć taką opcję, że może być tylko jeden gracz, albo może być wielu graczy. Na przykład, jeżeli siedzimy w domu, no to wtedy na przykład z bratem, z siostrą, z kolegą, koleżanką możemy w taką grę zagrać. Jeszcze nie powiedziałam o jednym, to już jeszcze raz wracam. Tutaj. Kiedy już ktoś faktycznie zagra w naszą grę, możemy podejrzeć wyniki, ponieważ na samym końcu, w tym momencie jeszcze nikt nie zagrał w naszą grę, ale gdyby ktoś faktycznie zagrał, może sprawdźmy jakoś tutaj. Na przykład to. Gdyby już ktoś zagrał w naszą grę, to można ją ocenić. Tutaj widzimy, ilu graczy było, kiedy była grana, jak długo trwała nasza gra i podejrzeć wszystkie wyniki. No sobie zobacz, o tutaj jest jakiś testowy. Tutaj wszystko widzimy. Na samym końcu gracze wysyłają do nas wyniki i dzięki temu możemy mieć wszystko tutaj zgromadzone. To była chyba gra testowa, więc nie ma żadnych wyników, ale tutaj po prawej stronie pojawiałyby się zdjęcia, albo filmiki, albo nagrania, albo odpowiedzi. Dobrze. Kolejną taką moją dość ulubioną akcją, jeżeli chodzi o czytelnictwo, to jest akcja Podziel się cytatem. Podziel się cytatem, czyli po prostu nasze ulubione cytaty z książek, z naszych ulubionych książek, możemy podarować innym. Najprostsze rozwiązanie jest takie, że po prostu drukujemy na zwykłej kartce papieru nasze cytaty, potem wycinamy, zwijamy w rulonik, przywiązujemy wstążeczką, jeśli ktoś lubi, i wrzucamy do jakiegoś pojemnika, gdzie każdy może się częstować takim cytatem jak cukierkiem na przykład. Innym rozwiązaniem do dzielenia się cytatem to jest właśnie drzewko lub tablica z cytatami. Tutaj wybieramy sobie odpowiednią grafikę, jaką chcemy, i przyczepiamy właśnie albo na drzewo, albo na tablicy jakiejś, także w widocznym miejscu, żeby każdy mógł sobie podejść, zrobić zdjęcie, przeczytać, właśnie dzielić się tym cytatem, przekazać dalej.
Cytaty na poduszkach i ubraniach to też jest moja ulubiona rzecz. Zgodnie z regułą ubierz się w słowa. Tutaj możemy przygotować szablon. Własnoręcznie wystarczy, że na drukarce wydrukujemy cytat, wytniemy go i możemy użyć go jako szablonu, żeby przyłożyć do poduszki czy do torby czy koszulki, żeby ten szablon odbić. Cytaty też możemy zamieszczać na stronach internetowych. Tutaj na przykład mamy taki cytat z Hoffmana, Kota Mruczysława, Poglądy na życie. Staram się wybierać takie chwytliwe cytaty, jeśli publikuję gdzieś jakiś cytat, których nie używa się na co dzień, aczkolwiek, jak się okazuje, ponieważ od niedawna prowadzę też stronę Kody Literatury, która jest właśnie o literaturze epoki romantyzmu, jak się okazuje, cytaty bardzo popularne z utworów na przykład Mickiewicza albo Słowackiego mogą mieć swoje drugie życie. Różnie je możemy obecnie rozumieć. I właśnie memy literackie. Memy literackie, czyli fragmenty z zdjęcia, z książek czy ze spektakli, też możemy bardzo ciekawie wykorzystać aktualnie. Tabliczki z cytatem. Kolejny pomysł. Magnesy literackie. Pocztówki. Tutaj bardzo pomocna będzie aplikacja Canva. Już chyba o niej była troszeczkę mowa na poprzednim webinarze. Tutaj możemy dowolnie przygotować taką pocztówkę i na przykład rozdawać, czy też umieścić w jakimś widocznym miejscu, żeby każdy mógł sobie też zabrać taką pocztówkę, cytat z cytatem dla siebie do domu. Ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o internet, o online, wydarzenia online, to jest oczywiście Facebook, Twitter i Instagram. Na Facebooku, Twitterze czy na Instagramie możemy przygotować profil albo pisarza, albo ulubionego bohatera literackiego i prowadzić profil z jego perspektywy. Czy właśnie używając cytatów, albo opowiadać jakąś historię związaną właśnie z wydarzeniem z książki, którą pamiętamy, którą znamy, z jego perspektywy. Co jest tutaj dodatkowo ciekawe, to to, że w ten sposób też możemy kształcić warsztat literacki, swój własny i warsztat naszych uczniów. Są to drobne wpisy, na Facebooku mogą być troszeczkę dłuższe nawet, które na to pozwalają. Tutaj mamy, jeśli dobrze widać, te dwa posty, które przypominają posty z Facebooka i posty z Twittera. Te dwa posty nie zostały przygotowane na Facebooku, ale zostały przygotowane w takiej aplikacji, którą już Państwu wysyłam na czacie. Tu jest adres tej strony i jeszcze raz udostępnię ekran. O, tak wygląda ta strona. Jak widzimy, ta strona pozwala nam tworzyć tak zwane fejkowe posty i fejkowe czaty na różnych portalach społecznościowych. Czyli mamy tutaj Snapchat, Twitter, Instagram, iPhone, Facebook, WhatsApp. I spróbujmy sobie taki przykładowy post wygenerować. Jest na przykład z Facebooka. Mamy teraz do wyboru albo cały post możemy stworzyć, albo tylko czat na Facebooka. Spróbujmy stworzyć cały post.
kiedy klikniemy na ten cały post, strona też jest po angielsku, ale też jest naprawdę bardzo, bardzo intuicyjna, nawet tutaj nie czytając można stworzyć taki post. Tutaj widzimy po prawej stronie, jak wygląda ten post, który możemy edytować. Wszystko tam, gdzie jest ołóweczek, możemy spokojnie zmienić. Czyli na przykład możemy zmienić imię. Kot Maurycy na przykład. Zmienia. Dodajemy zdjęcie. Kot to może z kotem. Tutaj staramy się jak najlepiej odzwierciedlić post facebookowy, czyli wpisujemy jest z, no i tutaj jakąś nazwę, jest w, na przykład jest w Warszawie. Tutaj zmieniamy też datę. Dzisiaj o 4:45. Tutaj możemy umieścić albo cytat, albo jakiś własny tekst. No, na przykład jakiś coś takiego prostego. Możemy zmienić zdjęcie. Nie będzie tam. Tutaj możemy pod postem zmienić to, ile osób zareagowało na dany post, na przykład 10. Zmieniamy. W tym miejscu wpisujemy, ile było komentarzy. Ile było udostępnień naszego posta. Tutaj po lewej stronie możemy jeszcze zaznaczyć, czy osoba jest obecnie online, czy jest offline. Zwykle zostawiamy, że jest online, czyli będzie ta zielona kropeczka tutaj po prawej stronie obok zdjęcia profilowego. Możemy pokazać tutaj na dole, czy się wyświetlają, tak jak w postach na Facebooku, czy mamy lajki zaznaczone, czy mamy komentarze, czy mamy udostępnienia. Jeżeli zaznaczymy te trzy, to najbardziej odzwierciedla właśnie taki post facebookowy. To było message, czyli nasza ta zmiana. Tutaj reakcje, możemy zaznaczyć, jakie były reakcje na dany post. Jeżeli zaznaczymy wszystkie, no to wszystkie się wyświetlą, wszystkie mi się chcą zaznaczyć teraz, reakcje na nasz post. Na przykład osoba, która widzi, zrobiła zdjęcie, zaznaczyła, że bardzo lubi nasz post. Tak, co jeszcze tutaj możemy zrobić? To jest nasz podstawowy post. Tak wygląda. Możemy teraz skomentować jeszcze nasz post. Czyli tak samo, dodajemy zdjęcie, zmieniamy imię. Tam był kot Maurycy, to tutaj może być jakiś Jasiek. Dodaję wiadomość. Oj. Chwila, Maci zaznacza. Tutaj, kiedy klikniemy na to, reakcje na nasz post, to zakładamy, jeżeli ta osoba, na przykład właściciel tego zdjęcia pierwszego, w jaki sposób zareagował na nasz post. Tutaj wstawiamy, jak dawno temu został komentarz napisany. Tutaj oznaczamy, ponieważ jest to taki official tick. Official tick to jest taki niebieski znaczek przy nazwisku. On jest zwykle dostępny
takich oficjalnych kontach lub na przykład polityków lub celebrytów, więc tutaj zazwyczaj odznaczamy to. Tutaj zaznaczamy, ile było polubień naszego posta, jakie były reakcje i dodajemy komentarz. I widzimy, że po prawej stronie już nasz komentarz się wyświetlił. Możemy też dodać reakcję na nasz post, czyli na przykład Jasiek coś tam jeszcze dopisał, jakiś wykrzyknik i dodajemy odpowiedź. I widzimy, że była odpowiedź do odpowiedzi. Potem wystarczy, jeżeli już nasz post jest gotowy, zapisujemy nasz post. On się nam zapisuje. Następnie możemy go albo udostępnić na Facebooku, na Twitterze, czy gdzie tam chcemy, i lub go pobrać. Kiedy go pobierzemy, on wygląda o tak. I jest gotowy do publikacji, do zamieszczenia, gdzie go chcemy umieścić. Dobrze, czy są pytania do tej, w tym momencie jakieś dodatkowe? Z publikacją Twittera dokładnie taka sama, tak samo się to robi. Przechodzimy dalej. Happeningi czytelnicze. Możemy wyróżnić albo czytanie równoczesne, albo czytanie dramatu, czytanie performatywne, przedstawienie, czytanie na trawie, czytanie w autobusie. Czym się różnią i na czym to polega? Czytanie równoczesne to jest taka akcja, taki happening właśnie, gdzie spotykamy się jakąś większą grupą, wyciągamy własne książki, takie, które najbardziej lubimy i po prostu sobie w grupie czytamy po cichutku. Tak. Czytanie na trawie lub czytanie w autobusie to jest na przykład po prostu głośne czytanie. Czytanie osobom, które spotykamy zupełnie przypadkowo właśnie w autobusie czy właśnie w przestrzeni miejskiej. Tutaj wtedy się umawiamy na przykład na jakąś konkretną lekturę i możemy ją przeczytać w całości, od początku do końca. Możemy już nie używając podziału na rolę, tylko po prostu sam tekst, całość, jedna osoba czyta, potem jest zmiana, inna osoba czyta, albo na przykład wiersze. Umawiamy się, że na przykład tego dnia czytamy utwory Słowackiego i siadamy sobie na trawie i każdy czyta jakiś wiersz Słowackiego. Podczas tej akcji możemy na przykład zgłosić się do akcji Narodowe Czytanie. Wtedy też z podziałem na rolę możemy przeczytać dany utwór literacki, który aktualnie jest przygotowany, zaproponowany na akcję Narodowe Czytanie. Czytanie dramatu, czytanie performatywne i przedstawienie. Jeżeli chodzi o przedstawienie, no to tutaj jest sprawa jasna. Przygotowujemy razem z naszą grupą wybrany utwór literacki. Najłatwiej chyba dramat jest przedstawić. I przedstawiamy go większej liczbie odbiorców. I w przypadku czytelni dramatu i czytelniu performatywnym jest o tyle różnica z przedstawieniem jako takim, że czytelnia dramatu pozwala nam odegrać dany utwór literacki, ale bez konieczności uczenia się ról na pamięć. Po prostu mamy tekst, ale wykorzystujemy właśnie elementy dramatu albo improwizacji, jeśli nie chcemy przygotowywać całej scenografii. Mając tekst, odczytujemy rolę, tak jakbyśmy byli faktycznie aktorami i odtwarzamy całą scenę.
Czytanie dramatu, czy czytanie właśnie performatywne, a także czytanie na trawie bardzo fajnie pozwala nam też zaangażować odbiorców naszego wydarzenia. Jeżeli czytamy na trawie, jesteśmy taką większą grupą, gdzie ustawiliśmy sobie w jakimś miejscu, na przykład nie wiem, w parku na przykład jesteśmy. Ustawiliśmy sobie stoliczek, czy jakoś zaaranżowaliśmy sobie miejsce. Tak miło, żebyśmy spędzali też czas, jeżeli mamy możliwość, to podłączamy głośniki i mikrofon, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wspólnie po prostu dla siebie czytamy głośno. Zdarza się tak, że ludzie, którzy przechodzą obok nas, mogą podejść, posłuchać. Jeżeli mamy wyłożone książki obok gdzieś, to może taka osoba podejść, zainteresować się, zobaczyć, jakie tam lektury przynieśliśmy, co mamy do zaproponowania. Czasami znajdują się miłośnicy jakiegoś poety na ogół, którzy znają utwory na pamięć i autentycznie brałam udział w takiej akcji. Właśnie spotkaliśmy się na krakowskim przedmieściu w Lublinie. Czytaliśmy wiersze głośno przez mikrofon i zdarzało się, że podchodzili ludzie i którzy na pamięć znali utwory Mickiewicza i recytowali przepięknie z pamięci praktycznie całego Mickiewicza, niektórzy potrafili zarecytować, co było dla nas fascynujące i dla tej osoby też miłe, że mogła się podzielić swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. I włączyć w to jeszcze kolejne osoby. Jeśli chodzi o czytanie performatywne, tutaj też możemy, czy czytanie dramatu, też możemy zachęcić do udziału publiczność, tak to nazwę, odbiorców naszego wydarzenia. Jeżeli mamy przygotowany tekst na kartkach, możemy tak zrobić, żeby przekazać jakąś kartkę osobie, która właśnie stoi, przygląda się naszemu wydarzeniu, żeby też mając tekst włączyła się do naszego czytania. Jeżeli czytamy akurat znany utwór literacki jakiś, niektóre są dość znane, to łatwiej takiej osobie też będzie się przyłączyć. Jeżeli chodzi o czytanie performatywne lub czytanie dramatu jeszcze, to bardzo łatwo jest je przenieść do internetu. I na początek jeszcze chciałabym pokazać, jak takie wydarzenie online, jeżeli chodzi o samo czytanie performatywne, ale też po prostu czytanie wierszy, jak jest łatwo przygotować. Na początku chciałabym pokazać krótki filmik, on trwa około minuty. To jest taka próbka, taki trailer, zwiastun Balladyny właśnie, którą przygotowałam na wakacjach z uczestnikami. Zaraz o nich o więcej opowiem. Obie kocha pan, obie wzięły dwa, która więcej ma ni... Świetne urzędzie, wieść przynoszę ważną. Nasz król, pan nowy, kobieta. Kobieta? Patrz, do mnie uścisnął. Mój dębie, wierz mi, że cię szanuję. Co w sercu, to w gębie. Chodźmy dalej. O, umieram. Hej, wody! Dajcie wody! Jutro się rozhula z dawek i będzie wesół jak wczoraj. Lecz na dziś dosyć. Panowie, spać pora.
Tobie szatan stróż włożył w rękę nóż, siostra twoje rwie maliny, a ty, nóż twój siny poczerwienią krwią. Coś nie działa, coś nie działało? Czy wyświetlił się filmik? Wyświetla się, ok. Działał, dobrze. Super. To był właśnie dość duży projekt. Tutaj, super, dobrze, wyświetla się, działa, działa. Ekstra. To był duży projekt wakacyjny. Warsztaty odbywały się online i tylko online. Na wakacjach tego roku przygotowaliśmy właśnie balladynę Juliusza Słowackiego na narodowe czytanie. W tym projekcie, nazywa się właśnie Kody Literatury, wzięła udział młodzież w wieku 12-19 lat z różnych miejscowości. Z Lublina, z Kraśnika, z Podkraśnika, z Chrubieszowa, z miejscowości Niemce. Ja byłam wtedy w Tomaszowie Lubelskim, czyli widzimy, że nasz projekt, który był zaplanowany, który może być zaplanowany lokalnie, dzięki połączeniu internetowemu może przerodzić się w projekt wojewódzki, a nawet ogólnopolski. Internet pozwala nam łączyć ludzi z całego świata przecież. I tak stało się tutaj też. Tak naprawdę w projekcie wzięło udział 12 nas było. I było to osoby, część z tych osób znałam, część poznałam pierwszy raz podczas warsztatów czytania performatywnego. I spotykaliśmy się przez cały lipiec i połowę sierpnia. Mam około 30 godzin, ponad 30 godzin nagrania balladyny. I teraz powiem, miałam taki pomysł na samym początku. Myślałam, że zrobimy to w ten sposób, że będziemy spotykamy się oczywiście przez internet, za pomocą komunikatora internetowego, gdzie wszyscy mamy swoje okienka, każdy kamerkę ma włączoną i że w ten sposób nagramy całą tę balladynę. Oczywiście młodzież mnie szybko wyprowadziła z tego pięknego pomysłu. Musiałam zrezygnować, stąd właśnie pomysł na grafikę. Dlaczego zrezygnowałam? Młodzież powiedziała, że niektórzy nie mieli możliwości włączenia kamerki, od tego trzeba zacząć, i nie wszystkim działała, czy nie wszyscy też chcieli pokazać swoją twarz, pokazać to, jak czytają. A co ciekawe, to nie tylko młodzież miała z tym problem, bo niektórzy dorośli także nie chcieli być nagrywani podczas czytania. I okej, ja zgodziłam się na to. Troszkę mi było przykro początkowo, ale szybko doszłam do wniosku, że oni mają rację. I właśnie stąd pomysł na taką grafikę, która zastąpiła nasz obraz. I właśnie tym się też różni. Tak, Audacity sprawdzone, dzieci nagrywały. Właśnie tak. Audacity jest genialnym narzędziem. Zaraz właśnie o nim opowiem. Jeżeli chodzi o komunikator internetowy. Tutaj można wiele komunikatorów polecić. Ja wypróbowałam kilka. Najbardziej takim moim ulubionym, tak to nazwę, moim ulubionym komunikatorem, aczkolwiek niektóre problemy były, ponieważ korzystałam z wersji darmowej, jest komunikator Zoom, aplikacja Zoom. Zoom dlatego, że moim zdaniem
głos nagrywany w trakcie czytania był taki, był najczystszy. Nie było tak jakichś dziwnych szumów, co czasami zdarza się w innych komunikatorach. Ale też obraz był bardzo ładny. Jeżeli ktoś miał słabe połączenie z internetem, no to oczywiście nic z tym nie zrobimy. Ale jeżeli, ale Zoom właśnie bardzo ładnie nagrywał dźwięki. Co było jeszcze genialnego, jeżeli chodzi o aplikację Zoom, to jest to, że nagrywał od razu oddzielnie wideo i oddzielnie audio. Nagrywał wideo z dźwiękiem, ale oprócz tego był od razu zapisany plik audio, gdzie dla mnie to było na przykład bardzo pomocne, ponieważ jeżeli miałam nagranie audio 30-minutowe, to nie musiałam się zastanawiać, w którym to minucie czytaliśmy ten fragment aktu trzeciego, sceny pierwszej, gdzie właśnie trzeba to było szybko znaleźć. Znaczy może nie szybko, ale bardzo pomagało w edycji właśnie na Audacity, bo na Audacity nie widać przecież kto w jakiej minucie mówi, a na mogłam sobie wyświetlić filmik z nagrania i od razu widziałam, pamiętając, jestem wzrokowcem, pamiętając kto jak wyglądał w danym momencie, gdzie byliśmy, co robiliśmy przed kamerami, to łatwo to było odnaleźć dane fragmenty. Tak jak wspomniałam, miałam około ponad 30 godzin nagrań Balladyny. Nie zawsze podczas nagrywania danego aktu czy danej sceny mogły być akurat wszystkie osoby, które brały udział w tej scenie. Czasami było tak, że no bo wakacje były, niektórzy wyjeżdżali. Czasami było tak, że z jakąś jedną osobą fragmenty były nagrywane zupełnie oddzielnie, potem montowane to wszystko. I właśnie tutaj sprawdzał się genialnie Audacity. Tutaj niektóre osoby mówią, że już znają Audacity, to ja, chyba nie pokazywać, tak? Czy pokazać? Tak, żeby było pokazać. No właśnie. To tutaj mam nadzieję, że to widać. Tak sobie trochę zmniejszę to Audacity, żebym też widziała czat. Dobra. Okej. Okay. Tutaj tak wygląda właśnie Audacity. Tak wygląda nasz dźwięk. Już tutaj właśnie wgrałam sobie jakieś dwa dźwięki. Tutaj na dole mamy ten dźwięk, który przed chwilą był na filmiku. Nie wiem, czy go będzie teraz słychać, ale go jeszcze raz na chwilę puszczę, przynajmniej fragment. Nie słychać, dobra. To nie będziemy go odtwarzać, to tylko właśnie pokażę, że tutaj te puste miejsce, to wiadomo, nikt się nic nie odzywa. Tutaj możemy powiększyć właśnie, kiedy wrzucamy na Audacity, nasze nagranie wygląda w ten sposób. Tutaj strzałkami możemy powiększyć i widzimy wszystko co do sekundy, co się odbywa. Tutaj w tym miejscu zaczyna się nasz śpiew. Wiemy dokładnie w ten sposób, kiedy powiększamy sobie dźwięki, gdzie kończy się dany fragment. Zwykle to są takie, tutaj na przykład widać, że zaszarpnęła powietrza. Tutaj zrobiła jakąś pauzę dziewczyna. Tutaj widzimy, że skończyła śpiewać i jest większa pauza między wypowiedziami. To znaczy, że ktoś inny się wypowiadał. Więc
tutaj wyżej mam nagranie jakiegoś utworu muzycznego, także tutaj widzimy, że całkowicie to inaczej wygląda. Się można nauczyć tym podstawy, jak wyglądają wypowiedzi, a jak wyglądają też inne dźwięki. Audacity pozwala nam usuwać o takie dziwne rzeczy jak to. Na przykład jest bardzo głośno, ktoś zaczerpnie powietrza, ktoś sobie sapnie na przykład, albo komuś coś upadło w trakcie nagrania, albo ktoś trzasnął drzwiami, też tam mieliśmy tak raz, albo ktoś wszedł w trakcie nagrania. Czy są to takie dźwięki, które nam nie są zupełnie potrzebne do nagrania i możemy je bardzo łatwo wyciąć. Właśnie powiększamy sobie wtedy nagranie, zaznaczamy i po prostu nożyczkami je wycinamy. I już go nie ma. Audacity jest też niestety, a nie, tutaj jest chyba po polsku. Tak, jest po polsku. Audacity jest dość bardzo profesjonalnym narzędziem, ale też łatwym w obsłudze. Dlatego jak najbardziej polecam ten program. Później, kiedy już skończymy naszą edycję, właśnie też możemy wkleić jakieś fragmenty muzyczne. Tutaj zaznaczam cisza i tutaj odznaczam. Jeżeli jest na niebiesko, to jest to dźwięk, który słyszymy podczas odtwarzania. Jeżeli klikniemy cisza, tutaj po lewej stronie, to nasze nagranie zmienia kolor na taki szary. I to oznacza, że możemy spokojnie odtwarzać drugą ścieżkę naszego nagrania bez kolizji dźwiękowej, tak to nazwijmy. Jeżeli na przykład chcemy dodać jakiś fragment utworu, powiększamy sobie, zaznaczamy, który fragment chcemy skopiować, po prostu kopiujemy i wklejamy w miejscu, w którym chcemy, żeby nasz fragment się znalazł, na przykład tutaj, i wklejamy. Możemy na przykład ściszyć lub zgłośnić nasze dodatkowe elementy, wtedy na przykład efekty wybieramy, możemy wzmocnić, wzgłośnić, rozciągnąć też, czasem kilka razy korzystałam z tego, zmienić tempo. Audacity jest takim właśnie jest taką aplikacją, którą trzeba troszeczkę nad nią poświęcić jej trochę czasu, pobawić się. Czasami właśnie można takie świetne rzeczy w niej znaleźć, gdzie naprawdę momentami się nie spodziewałam. Ona mi całkowicie zastąpiła, jak w tym nagraniu było słychać takie elementy deszczu na przykład można wprowadzać. Oczywiście to były dźwięki pobrane z internetu, to nie były dźwięki nagrywane przez nas, ale właśnie w Audacity był ten cały film, cała ballada na 3 godziny ponad trwała, znaczy około 3 godzin. Została tutaj zmontowana, wszystkie dźwięki dodatkowe też były montowane właśnie na Audacity. To nagranie przed chwilą, tam był deszcz, była taka muzyczka jakby przewijania taśmy, to też był dźwięk pobrany z internetu, ale zmontowany właśnie na Audacity. Więc tutaj genialne rzeczy można z tą aplikacją robić. Wracamy jeszcze do prezentacji. Tutaj zaznaczyłam z gwiazdką jeszcze Easy Way Converter, które nagranie, balladyny. Tak już, można właśnie na Facebooku znaleźć kody literatury, albo ja tutaj podsyłam link do tego krótkiego, tak właśnie dzięki, do tego krótkiego nagrania na YouTube i tam są też nagrania
balladyny, ale też wiersze, które młodzież szóstoklasiści czytali. Tutaj zaznaczyłam z gwiazdką Easy Wave Converter, dlatego że było to też bardzo pomocne narzędzie w przypadku pracy z Audacity, ponieważ tak się dziwnie złożyło, że Zoom nagrywał mi audio z takim jakimś dziwnym rozszerzeniem, w tym momencie nie pamiętam jakim, ale było to nagranie, które nie chciało pracować w Audacity. Więc potrzebny był taki właśnie Easy Way Converter, który przekonwertował mi wszystkie nagrania właśnie na pliki audio. I potem wystarczyło wrzucić na Audacity i już wszystko spokojnie działało. Nie pamiętam, czy powiedziałam o tym, że w Audacity później na koniec eksportujemy nasze nagranie do MP3 i możemy dalej z nim działać. Kreator filmowy. Nie zaznaczam tutaj żadnego kreatora filmowego. Jest w internecie jest mnóstwo darmowych kreatorów filmowych, także można sobie spokojnie wybrać, dostosować kreator do siebie, albo po prostu korzystać z tego, który mamy automatycznie wgrany w naszym systemie. Jeżeli jest to Windows, to pewnie jest to Movie Maker, chyba tak to było. Ja korzystałam z iMovie, to jest makowski program, też bardzo dobry, bardzo prosty w obsłudze, wystarczyło wrzucić grafikę, tak jak w prezentacji, dodać jakieś przejścia, slajdów i całe nagranie, takie jakie zrobiliśmy w Audacity, wrzucaliśmy do tego programu. No i później trzeba było eksportować jako film. Jeżeli chodzi o grafikę, grafika była stworzona w Canwie. Rysunek był specjalnie przygotowany właśnie do projektu Kody Literatury. Napisy były w Wordzie robione, potem przeniesione do Canwy. Logo projektu również w Canwie było robione, czyli Canva jest mega pomocnym narzędziem, zawsze i wszędzie się sprawdza. Robię w Canwie karty gry na przykład, ale właśnie takie proste grafiki. Wszystko, co było na filmach graficzne, to jest właśnie w Canwie robione. Kreator filmowy bardzo podstawowy, balladyna około 3 godzin. Wszystkie grafiki jest podzielona, także można ją odsłuchiwać, także polecam ją na przykład dla uczniów w szkole w siódmej klasie, chyba się balladynę teraz przerabia, tak? Albo szóstej, siódmej. Szóstej albo siódmej. Żeby, jeżeli nie chce im się, no niektórzy w ósmej, tak? To jest różnie. Niektórzy moi uczniowie już w siódmej klasie przerabiali, niektórzy w ósmej dopiero, a niektórzy w szóstej właśnie. Także polecam, jeżeli nie chce im się czytać balladyny, bo język jest trudny mimo wszystko, bardzo polecam właśnie chociażby to nagranie. Tutaj czytali właśnie młodzież 12-19 lat, więc niektórzy właśnie wiekiem podobni do naszych uczniów. I też, żeby zobaczyli, jak oddane są te wypowiedzi głosem. No, filmiku nie zobaczymy, bo są tylko nagrania, ale też dostosowałam filmik w ten sposób, że każdy akt, każda scena ma swoją oddzielną planszę, więc też łatwo jest znaleźć fragment, który potrzebujemy. I można słuchać z książką, bo jest dokładnie, pominaliśmy tylko didaskalia, takie fragmenty zastąpione to zostało dźwiękami. Czy są pytania do czytania online jeszcze? Nie widzę, dobra. Ktoś pisze. Nie, nie ma. Dobra. To przejdźmy jeszcze o przydatnych linkach powiem. Pierwszy link to są właśnie darmowe dźwięki.
zapsplat.com. Może też przekopiuję. Linki może później podeślę. Dario, ona wam wyślę. Ale... O, właśnie, tak. Super, dzięki. Właśnie, pierwsze to są darmowe dźwięki na licencji takiej, że możemy wszystkie dźwięki pobierać, możemy je edytować, zamieszczać w własnych produkcjach. Wystarczy, że napiszemy, skąd dźwięk ten pochodził, czyli adres tej strony, że wszystkie dźwięki dodatkowe pochodzą ze strony zapsplat.com. I ta informacja musi być umieszczona na filmiku, nie gdzieś pod, nie gdzieś, właśnie, no z wibratem też, właśnie zamieszczone na filmiku, czyli na tej tablicy informacyjnej, na przykład na końcu naszego filmiku, i wtedy możemy darmowo korzystać z tych wszystkich nagrań, a jest mnóstwo, naprawdę, na tej stronie można siedzieć i ściągać tylko potrzebne nam nagrania. Wszystkie elementy, które właśnie w Balladynie zostały zamieszczone, pochodzą właśnie z tej strony. Kolejna sprawa, biblioteka aplikacji. To jest genialna stronka. Tam znajduje się baza najbardziej potrzebnych aplikacji z takimi wyjaśnieniami, czasami też z, jak to powiedzieć, instruktażami filmowymi, jak korzystać z danej aplikacji. Tutaj mamy między innymi właśnie tworzenie animacji, informacje o spotkaniach online, między innymi o Zoomie właśnie, jak tworzyć ankiety, jak edytować zdjęć, co do prezentacji jest bardzo dobre, jakie aplikacje do tworzenia prezentacji wybrać, jak tworzyć filmy. Tutaj świetne filmy można tworzyć, na przykład też komiksy, aplikacje do tworzenia quizów, gier, między innymi Action Bound właśnie jest wymieniona, grafika, wirtualne tablice. To jest właśnie genialna baza takich różnych ciekawostek, bardzo przydatnych nam, ułatwiających pracę właśnie online, ale też na przykład do klasy można to przygotować, na nasze zajęcia z naszą grupą projektową. Też można się takimi różnymi aplikacjami pobawić. No i oczywiście półka z pomysłami na stronie Nocy Bibliotek. To też jest genialna baza pomysłów. Między innymi, tam jeśli dobrze pamiętam, była instrukcja, jak stworzyć taką grę miejską, stacjonarną, ale też szereg różnych innych scenariuszy, szereg różnych pomysłów. Także bardzo gorąco zachęcam do korzystania z tych pomysłów tam zawartych. I ja z swojej strony bardzo dziękuję za uwagę, chyba że jeszcze pytania są. No, teraz jest jeszcze moment. Chwilkę czekam. Dziękujemy. Właśnie. Także bardzo zachęcam, też podaję swój adres mailowy, zachęcam do kontaktu, w razie jakby były jakieś pytania, czy czegoś więcej chcieliby się Państwo dowiedzieć. Także zapraszam na moją stronę czuwający.pl oraz na profil facebookowy Kody Literatury. Zachęcam do polajkowania profilu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Świetnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Daria jeszcze byś chciała coś... Gdzie Aneta? Dobry, tak. O, jest. Ja się włączam, żeby się pożegnać. Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. To dla mnie też był świetny webinar, bo o części tychże aplikacji nie miałam pojęcia. I one się pojawią też w naszych zadaniach i propozycjach CO. Odsyłam też Państwa do
do poprzedniego webinaru, tak jak Agnieszko mówiłaś wcześniej, i kolejny webinar dla uczniów już niebawem. Tam się pojawią też kolejne przykłady, jak można pracować. I Państwa serdecznie oczywiście na ten webinar też zapraszamy, nie ma limitu wieku. Także żegnamy się na dzisiaj. Jeżeli są jakieś pytania, proszę pisać do mnie na aneta.derda@opco.org.pl albo do Agnieszki, jeżeli Agnieszko się podałaś swój adres mailowy, to rozumiem, że to nie jest kłopot. Koniecznie. Ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i Agnieszko, dziękuję też Tobie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.